Podcast Indianie Bladę Twarze ma na celu przekazać interesujące i mało znane fakty związane z dziejami Ameryk. W tym fascynującą podróż za ocean zabiera nas Jarosław Wojtczak. Podróżnik, indianista, znawca dziejów Ameryk, autor wielu książek, w tym największej liczby tytułów z serii Historyczne Bitwy. Jarku, jak to było za paczami? Skąd się wzięli w Ameryce? No cóż, wielu badaczy uważa, że Apache należą do tych Indian, którzy przybyli do Ameryki Północnej stosunkowo późno. Prawdopodobnie ich przodkowie zjawili się w Ameryce na terenie Alaski początkowo, około 7 bądź 9 tysięcy lat temu, kiedy miała miejsce tak zwana druga fala migracyjna ludów z Syberii. Te ludy, które przybyły podczas tej drugiej fali, zwykliśmy nazywać atapaskami. Atapaskowie. Większość tych przybyszów pozostała na północy Kanady. Osiedlili się w, na Alasce i w północno-zachodniej Kanadzie, ale dwie niewielkie grupy zdecydowały się wyruszyć na południe. I tak, idąc. Na południe, wzdłuż gór skalistych, doszły aż do terenów dzisiejszego Nowego Meksyku, Arizony, i te dwie grupy dały początek późniejszym dwóm plemionom. Jednym z tych plemion byli Apache, a z drugim byli Nawachowie. E, przyjmuje się, że przodkowie Apaczów pojawili się na terenach, które później stały się ich ojczyzną. E, mniej więcej Tysiąc lat przed naszą erą. Setki lat trwało jednak to, zanim przystosowali się do miejscowych warunków, zanim wykształcili pewne struktury, zanim wykształcili swój sposób bycia. Przyjmuje się, że stało się to dopiero około 1500 roku naszej ery. I cóż. Kiedy się tam pojawili, wokół nich żyły już inne plemiona plemiona pokojowe, osiadłe, takie jak Zuni czy Pueblo. Natomiast Apache byli od początku ludem bardzo wojowniczym, więc bardzo szybko podporządkowali sobie te, te miejscowe plemiona i stali się synonimem takich dzikich, nieokrzesanych wojowników. No właśnie, odwołując się choćby do y, tradycji westernowej, można powiedzieć, że Apache są takimi wzorcami prawda, tych okrutnych Indian, którzy często się w takich filmach pojawiali. Z tym okrucieństwem bym nie przesadzał. No, przy, by, by, musimy wiedzieć, że praktycznie wszystkie ludy w dawnych czasach, w starożytności czy nawet w wiekach średnich, były dużo bardziej wojownicze i dużo bardziej okrutne niż, niż ludy współczesne. Oczywiście to dotyczy także niektórych plemion indiańskich. No ale to o nich się mówiło, o tygrysy rasy ludzkiej. Pojęcie tygrysy racy ludzkiej zostało kute dopiero w drugiej połowie XIX wieku. Jego autorem jest generał George Crook, który uchodzi za jednego z najlepszych, a może nawet najlepszego znawcę Indian. Ale ja bym chciał się tutaj jeszcze troszeczkę cofnąć. Mówimy o tym okrucieństwie. Okrucieństwa w dużej mierze Apache nauczyli się od Europejczyków. Pierwszymi Europejczykami, z którymi się zeknęli, byli Hiszpanie. Od początku między nimi iskrzyło. Iskrzyło do tego stopnia, że przez e, całą końcówkę wieku XVII i do połowy XVIII wieku trwały dosyć zacięte walki między Apaczami i Hiszpanami. Mówi się, że to Hiszpanie nawet nawet nauczyli Indian e, w, w skalpowania, czy też, czy też e, torturowania przeciwników, no po prostu przejęli pewne zwyczaje od początkowo konkwistadorów, a później także kolonizatorów hiszpańskich. Sytuacja z Hiszpanami uspokoiła się dopiero pod koniec XVIII wieku, kiedy ówczesne władze kolonialne doszły do wniosku, że Apaczów nie da się pobić, nie da się ich zmusić do posłuszeństwa siłą, więc zaczęto stosować bardziej pokojowe metody Zaczęto im dostarczać towary europejskie, żywność i tak dalej. W związku z czym w latach 70. -tych, 80. -tych w zasadzie zapanowały stosunki pokojowe z Hiszpanami. Trzeba powiedzieć, że minęło kilkadziesiąt lat, nowa Hiszpania zmieniła się w niepodległy Meksyk i tutaj na nowo wybuchły konflikty między apaczami a Meksykanami. Chyba nikogo Apache nienawidzili tak bardzo jak właśnie Meksykanów, a z kolei Meksykanie mieli ich za swoich największych wrogów, czego dowodem może być to, że w pierwszej połowie XIX wieku Gubernatorzy stanów Sonora i Chihuahua wyznaczali nawet nagrody za skalpy apaczów. I tak na przykład potrafili płacić 100 dolarów za skalp mężczyzny, 50 dolarów za skalp kobiety i 25 dolarów za skalp dziecka. To oczywiście powodowało, że pojawiały się całe rzesze łowców skalpów, tzw., tak którzy wyruszali na ziemię apaczów po to, żeby ich zabijać, skalpować i później odbierali. E, Zabierać nagrody za te okrutne trofea wojenne. Dochodziło nawet do takich drastycznych sytuacji, że apaczów celowo zapraszano na rozmowy pokojowe, negocjacje, w trakcie których podawano im alkohol, upijano ich, a później pijanych zabijano i skalpy zdjęte z ich głów sprzedawano właśnie władzom meksykańskim. A jak liczne było to plemię? Nie było to liczne plemię. Przyjmuje się, że w czasach historycznych mogli liczyć około 6 tysięcy ludzi, przy czym byli podzieleni na wiele mniejszych grupek, w tym sześć takich podstawowych odłamów, które możemy w jakiś sposób wymienić. Ci najbardziej na wschodzie, którzy w dużej mierze przyjęli kulturę Wielkich Równin. To byli Apacze Lipan, Cikaria, Mescalero. Była także taka niewielka grupka licząca około 400 osób, która przeszła do historii pod nazwą Kajoła Apaczów, a to dlatego, że przyłączyli się w pewnym momencie do plemienia Kajoła i przejęli ci Apacze wzorce kulturowe, od kajołów. Zresztą później w czasach rezerwatowych przyłączyli się do nich, zamieszkali w rezerwacie Kajowa, a nie w rezerwatach przeznaczonych dla Apaczów. Grupę środkową stanowili Apacze, chyba ci najsłynniejsi, najbardziej znani Apacze Chirikawa, którzy wydali chyba największą liczbę najsłynniejszych wodzów, żeby tylko wspomnieć tutaj o takich postaciach jak Mangas Coloradas, Cochise, Juch, Chato, Nana, no i chyba najpopularniejszy z nich wszystkich, chociaż wcale nie najważniejszy, Jeronimo. Ale do tego za chwileczkę wrócimy, przejdźmy dalej na zachód. Mamy grupę Apaczów Zachodnich. Do tej grupy należały m.in. takie plemiona jak Tonto czy Apacze Białych Gór, Coyotero. No, ale ci najsławniejsi to jednak byli, byli właśnie Chirikaua i to głównie im generał Kruk przypisał tę nazwę, o której wspomniałeś tygrysy rasy ludzkiej. Ponieważ niemalże od samego początku, od lat 50. XIX wieku, zaczęli toczyć wojny z Amerykanami. Kulminacja nastąpiła w czasie wojny secesyjnej, kiedy od zachodu z Kalifornii do środka kraju wędrowała tak zwana kolumna kalifornijska żołnierze Unii, którzy szli na wschód, żeby krótko mówiąc przegonić konfederatów z Teksasu, z Arizony i Nowego Meksyku i już wtedy doszło do pierwszych bardzo poważnych walk Apaczów z żołnierzami amerykańskimi. Skutkiem tych walk była m.in. śmierć chyba największego z wodców Mangasa Coloradas, który został wzięty do niewoli, podstępnie wzięty do niewoli przez żołnierzy amerykańskich. No i, jak to się mówi, zabity w trakcie próby ucieczki. Prawdopodobnie było to zaaranżowane morderstwo, żeby pozbyć się wodza i pozbawić Apaczów najważniejszego przywódcy. Następnym wodzem, który przejął jakby schedę po Mangasie, był jego zięć, czyli słynny Kocis. Kocisa możemy pamiętać z takiego bardzo znanego filmu pod tytułem Złamana strzała. Film jest o tyle charakterystyczny, że postać głównego białego bohatera, przyjaciela Kocisa, Toma Jeffordsa, człowieka, który był odpowiedzialny za przewóz poczty przez tereny Apaczów, a który dzięki swoim przyjacielskim stosunkom zdołał zawrzeć pewien rodzaj porozumienia z Cochise'em. Aktorem odgrywającym rolę, rolę Toma Jeffordsa w tym filmie był znany jeden z najsłynniejszych gwiazdorów kina amerykańskiego, James Stewart, jeżeli pamiętamy. Zresztą Apacze są bohaterami niezliczonej ilości filmów, westernów. Wystarczy wymienić tutaj takie nazwy jak Strzelby Apaczów, Ostatnia Walka Apacza. Ostatnia Walka Apacza jest bardzo ciekawa, bo główną rolę Masaja, bojownika Apaczów gra tam Bart, Bart Lancaster, ale jego głównym przeciwnikiem jest Apacz w mundurze żołnierza amerykańskiego, czyli zwiadowca, policjant, odgrywany przez Charlesa Bronsona, wówczas jeszcze występującego pod, nazwą, pod nazwiskiem Buchiński. Bo chciałbym tutaj powiedzieć, że jego rodzice pochodzili z dzisiejszej Litwy, czyli ziemi wchodzącej kiedyś w skład Rzeczpospolitej. Stąd to takie polsko brzmiące nazwisko Buchiński. Później się zmienił nazwisko na Bronson i jako to ciekawe, taki, Bo on no... urodę ma raczej taką powiedział meksykańską bardziej. Chyba. Ja bym A... powiedział bardziej tatarską, Tatarska? ponieważ jego ojciec podobno. Pochodził z Lipków, czyli Aha. tych Tatarów osiedlonych na terenie Polski, którzy wspierali Polskę w wojnach, między innymi z Moskwą. I, I także z dzikimi Tatarami, którzy nawiedzali nasze tereny I Rzeczpospolitej z Krymu. A jakie były przyczyny tych ciągłych konfliktów Amerykanów z Apaczami? Czy znowu chodziło o ziemię? Chodziło z jednej strony o ziemię, ale bardziej chodziło o surowce naturalne. No oczywiście, złoto, srebro na teren. Apacze mieszkali przede wszystkim ci, o których mówimy w tej chwili. Zostawiamy na razie. Na boku tych, którzy żyli na wielkich równinach Teksasu i wschodniego Nowego Meksyku, ci, którzy mieszkali w zachodniej części Nowego Meksyku i w Arizonie, mieszkali w górach. A wiadomo, że pokłady surowców, pokłady drogocennych metali zazwyczaj od, odkrywa się w górach, więc na początek w grę wchodziły konflikty z poszukiwaczami złota. Później z osadnikami, no a w końcu wkraczała armia amerykańska, która miała obowiązek chronić obywateli, I tak dochodziło do starć z wojskiem, które toczyły się niemalże nieprzerwanie od 1861 aż do 1972 roku, kiedy Cochise. Dał się przekonać i zawarł układ pokojowy z władzami amerykańskimi, zgodził się osiąść w rezerwacie, no ale mimo wszystko jednak nie miał na tyle dużej władzy, żeby zapanować nad agresywnym charakterem innych członków plemienia, którzy bardzo często wyrywali się z tych rezerwatów i ruszali na ścieżkę wojenną. Najczęściej, żeby nie prowokować Amerykanów, wyruszali wtedy do Meksyku. Mieli blisko do granicy, przekraczali Meksyk i tam toczyli walki. Zresztą mają na sumieniu tysiące Meksykanów. Takim chyba najsłynniejszym, najbardziej znienawidzonym przez Meksykanów wodzem Apaczów był niejaki Victorio, który uchodzi za, wśród wielu historyków, za... Najdoskonalszego partyzanta ze wszystkich Indian północnoamerykańskich. Przez wiele lat walczył z Meksykanami. Jak trzeba, to walczył także z Amerykanami. No, ostatecznie źle skończył, ponieważ w 1880 roku dał się zaskoczyć oddziałom meksykańskim. Zginął w walce wraz z wieloma swoimi wojownikami, ale pozostawił po sobie wielu innych, którzy wcale mu nie ustępowali. A jak to było z Geronimo? Jeronimo pochodził z niewielkiego plemienia odłamu rikałów, które nosiło nazwę Bedonkohe i na początku nie był wcale nikim ważnym. Jego indiańskie imię brzmi Gojatleh, czyli ten, który ziewa, mogłoby to wskazywać na to, że był dosyć leniwy i się za bardzo nie garnął ani do pracy, ani do polowania. No nie do końca chyba tak było, bo w końcu zasłynął jako jeden z najbitniejszych, z najwybitniejszych wojowników Apaczów. No i chyba jako celebryta. Celebryta to dopiero pod koniec życia, ale zanim osiągnął pozycję celebryty, to dał się naprawdę poznać jako bardzo groźny przeciwnik. Początkowo był podwładnym wodza o imieniu Juch. Ten w 1884 roku czy 1882 roku zmarł. Nie wiadomo w jakich okolicznościach. Jedni twierdzą, że nazwał serca, inni, że popijanemu spadł z konia, już się nie podniósł. No, w każdym bądź razie Jeronimo przejął po nim schedę i stanął na czele grupy Chiricahua, która została osadzona w rezerwacie San Carlos na terenie dzisiejszej Arizony. Jego niespokojny duch powodował, że co jakiś czas z tego rezerwatu uciekał, przekraczał granicę meksykańską, tam dokonywał niezłej rozruby. Jak już się nasycił, nasycił krwią, jak już zdobył, co miał zdobyć, to wracał z powrotem do rezerwatu. Czasami go zamykano na odwachu, czasami wpuszczano go wolno i tak od czasu do czasu, właśnie wymykał się. Ostatecznie, Wyrwał się z okowów rezerwatowych w roku 1885. Ruszył do Meksyku znowu w ciągu kilkunastomiesięcznej kampanii. Podobno zabił być może przesadzone są te dania nawet do 3000 Meksykanów. Sam stracił niewielu wojowników, 13 podaje się oficjalnie, więc to może świadczyć o jego kunszcie wojennym, o kunszcie dowodzenia, o e, umiejętnościach partyzanckich. Do tego doszło wreszcie, że władze meksykańskie i amerykańskie porozumiały się ze sobą, żeby zrobić z nim porządek. E, żołnierze amerykańscy otrzymali prawo przekraczania granicy meksykańskiej w pościgu za Apaczami. I tak też się z, złożyło. Na początku Geronimo udawało się unikać potyczek, wymykać z pułapek, nawet zdołał, zdołał, jego wojownicy zdołali zabić oficera amerykańskiego, kapitana Crawforda, czy porucznika Crawforda, który dowodził pościgiem. No, ale później włączył się w to wszystko wspomniany już wcześniej generał Krug. Który zaczął go ścigać, w końcu go osaczył, zmusił go do kapitulacji. Jeronimo poddał się, zobowiązał się wrócić do stanów Zjednoczonych i spokojnie osiąść w rezerwacie San Carlos. No ale jak to czasami bywa, pojawił się zły duch w postaci amerykańskiego handlarza, który spoił Indian wódką, naopowiadał no, im, że jak wrócą do Ameryki, to zostaną osądzeni, skazani powieszeni. No i przestraszony Jeronimo dał nogę, można powiedzieć, zabrał ze sobą około 40 osób, w tym 20 wojowników i przez kilka Kolejnych miesięcy, czy kilka, przepraszam, kilka kolejnych miesięcy grasował na wolności. Generał Kruk, który już zdążył powiadomić władzę, że udało mu się skłonić Jeronima do kapitulacji, musiał niestety złożyć dymisję. Generała Kruka zastąpił, pułkownik Nelson Miles, ten sam, który osaczył. We wrześniu 1877 roku i zmusił do kapitulacji Nespersów w górach Niedźwiedzi Łapy w Montanie. Podobno do złapania tej niewielkiej grupy apaczów zmobilizowano około 5000 żołnierzy amerykańskich, co jest w ogóle rzeczą trudną do uwierzenia. Ostatecznie jednak o wszystkim zadecydowała misja pokojowa, mianowicie. Mianowicie Miles wysłał na negocjacje z Geronimo, Uchwytnym Geronimo porucznika Gatewooda, swojego podwładnego, który mając do pomocy dwóch zwiadowców apackich, zdołał odszukać ukryty obóz Geronimo. Tam doszło do rozmów, do negocjacji. Gatewood zdołał jakoś przekonać Geronimo do kapitulacji. Grupa Geronimo zbliżyła się do granicy amerykańskiej i tam w. Tak zwanym kanionie szkieletów doszło do podpisania aktu kapitulacyjnego, tak można chyba powiedzieć. Ostatecznie Geronimo złożył broń, poddał się, ale co chcę powiedzieć: nie wcale nie osadzono go w rezerwacie San Carlos, tylko za karę jego i większość jego wojowników, także z rodzinami, wysłano na zesłanie na Florydę. Tam ich osadzono w forcie Marion gdzie przebywali jakiś czas. Potem ich przeniesiono do Alabamy. No i ostatecznie chyba w 1888 roku trafili na terytorium indiańskie w pobliże Fortu Sill. To miasto nadal istnieje. No i tam dopiero, jak wspomniałeś wcześniej, zaczął prowadzić życie celebryty. Na czym to polegało? No przede wszystkim na tym, że sprzedawał swoje zdjęcia, biorąc za to niezłe pieniążki w dolarach. Zyskał ogromną sławę, ponieważ odwiedzali go dziennikarze, przeprowadzali z nim wywiady, przyjeżdżali fotografowie, którzy go fotografowali. No chcę powiedzieć, że zanim jeszcze zakończył żywot, zdołał się przejechać automobilem, a nawet w 1904 roku Razem z takim słynnym wodzem komanczów, Kłanachem Parkerem, brał udział w paradzie inauguracyjnej prezydenta Teodora Roosevelta. Zmarł w roku 1809, a jeszcze wcześniej przeszedł na chrześcijaństwo, wstąpił do jakiegoś tam lokalnego kościoła protestanckiego, z którego go zresztą wyrzucili za pijaństwo i za hazard, bo sobie umilał resztę życia właśnie w ten sposób. No i w 1809 roku zmarł prawdopodobnie na skutek zapalenia płuc, bo wracał z fortu Sir po pijanemu i przejeżdżając przez jakiś strumyk... Spadł z konia, wpadł do wody i leżał tam prawda, przez kilka godzin, zanim go odnaleziono. Już nie wyszedł z tej choroby. Ale tutaj na koniec chciałbym jeszcze tutaj wtrącić słowo prywaty. Otóż w trakcie jednej z kilku wypraw do Stanów Zjednoczonych miałem przyjemność być w Forcie Sil, Odwiedziłem istniejący tam od wielu lat cmentarz Apaczów i... Zrobiłem sobie pamiątkowe zdjęcie przy grobie Geronimo. <grymne> Także bardzo ciekawa pamiątka, którą przywiozłem z Ameryki. Czy na Geronimo i jego wojownikach zakończyły się te konflikty między Amerykanami a Apaczami? Można powiedzieć, że tak. Chociaż jak pamiętamy z wspomnianego filmu Ostatnia Walka Apacza, pojedyncze jednostki jeszcze próbowały walczyć. No, Akurat we wspomnianym filmie, czy bohaterem wspomnianego filmu jest ów Masai odgrywany przez Bertha Lancastera. Rzeczywiście jest to postać historyczna. Jak najbardziej większość scen pokazanych w tym filmie jest prawdziwa. Z tego co mi wiadomo Masai dożył do 1911 roku, kiedy prawdopodobnie przypadkowo został zastrzelony przez myśliwych amerykańskich, którzy byli tak bardzo przestraszeni, że, że go zabili chcąc ukryć ślady zbrodni, spalili jego ciało i na dobrą sprawę okoliczności jego śmierci nigdy zostały wyjaśnione. A jakie były dalsze losy apaczów? Jak to plemię radzi sobie dzisiaj? Zanim przejdę do odpowiedzi na to pytanie, to chciałbym się poprawić w tym słowo toku. Pomyliłem się chyba z datą śmierci Geronimo. To nie był rok 1809, tylko 1909. A jeżeli chodzi o Pańskie pytanie, to chcę powiedzieć, że w tej chwili jest kilka rezerwatów na terenie stanów Nowy i Arizona. W Nowym Meksyku są, są rezerwaty apaczów Mescalero i Apaczów Cikaria na północy, w, 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 w pobliżu granicy ze Stanem Utah. Natomiast w Arizonie tych rezerwatów jest więcej. No Najsłynniejszy to ten San Carlos, z którego Geronimo kilkukrotnie uciekał. Tam cały czas mieszkają potomkowie cierkałów, Ale jest kilka innych mniejszych rezerwatów przeznaczonych dla Apaczów Zachodnich. I jeśli już mogę wrócić pamięcią do tych swoich podróży amerykańskich, to chcę powiedzieć, że miałem przyjemność być zarówno w rezerwacie Mescalerów, jak i w San Carlos. No, przyznam szczerze, że niewiele ciekawego tam tam zobaczyłem, Może dlatego, że przyjechałem w, tak, w taki normalny dzień, kiedy się tam nic nie działo. Nie było żadnego święta, nie było żadnych uroczystości. Na pewno, gdybym trafił na taką okoliczność, byłoby znacznie więcej do opowiadania. No cóż, apache cały czas pozostają synonimem tych tygrysów. Powiedzieliśmy sobie, że są bohaterami niezliczonej liczby filmów, ale nie wspomniałem jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy. No przecież Apaczem był także Winnetou, bohater prozy Karola Maja, na podstawie której powstała cała seria filmów, bo chyba było ich 8 czy dziewięć, prawda? Jako, jako młodzi chłopcy chyba wszyscy oglądaliśmy te filmy, pasjonowaliśmy się. Ja tylko tutaj dodam, że Winnetou był w książkach Karola Maja wodzem meskalerów czyli tych Indian, którzy do dzisiaj żyją w rezerwacie w Nowym Meksyku. Ten rezerwat, chcę powiedzieć, położony jest u stóp takiej wielkiej góry, która się nazywa Sierra Blanca, to po hiszpańsku brzmi Biała Góra. Rzeczywiście jest biała, bo jak przejeżdżałem przez ten rezerwat, a to był marzec, czyli powiedzmy, że to już był, była wiosna, to na górze była cały czas, Czapa śnieżna, która podobno utrzymuje się przez cały rok, i dzięki temu śniegowi, i dzięki tej górze, Apache Mescalero, żyją całkiem dobrze, bo utrzymują tam kilka ośrodków narciarskich, w których czerpią zyski, czerpią korzyści, i żyje im się chyba całkiem nieźle. Jarku, dziękujemy Tobie za tą wyjątkową historię i zapraszamy na kolejny odcinek. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję.